Na dzisiejszym filmie zbadam parametry termopary używanej w piecykach gazowych, w Junkersach jako zabezpieczenie przed wypływem gazu po zgaśnięciu płomienia pilotującego. Tutaj mam taką termoparę, to jest termopara uniwersalna. Tutaj jest gorący koniec termopary, zimny koniec termopary jest podłączony do miernika, który jest ustawiony w pozycję pomiaru napięcia w tej chwili. Także po nagrzaniu termopary zmierzę napięcie w stanie otwartym, czyli siłę elektromotoryczną generowaną przez tą termoparę, a następnie przełączę ten miernik jako na amperomierz i zmierzę prąd zwarcia. I na tej podstawie, czyli na podstawie generowanej siły elektromotorycznej i prądu zwarcia, można będzie określić rezystancję wewnętrzną tej termopary, a tym samym możliwości, powiedzmy, użycia tej termopary w generatorze składającym się z większej ilości tych termopar w generatorze w mocy. I po osiągnięciu stanu ustalonego tej termopary, tutaj za pomocą takiego mierniczka i termopary pomiarowej, tutaj mam taką termoparę pomiarową, zmierzymy, dla jakiej temperatury są te parametry. No to zaczynamy. Zaczynamy to grzać. Napięcie rośnie. Tutaj już mamy w tej chwili, to się bardzo szybko nagrzało, bo to jest mała pojemność cieplna. Ona się nam prawie rozżarzyła. W tej chwili mamy 47 mV. Ta termopara nam się żarzy już, rozgrzewa się do czerwoności. I jak rozżarzy się do czerwoności, to mamy 45 mV. To jest maksymalna siła elektromotoryczna. To teraz przełączamy miernik w pozycję pomiaru prądu i zmierzymy, ile da się z niej wydusić prądu zwarcia. Żyjemy. Mamy w tej chwili 0,5 ampera. Szczerze mówiąc, liczyłem na więcej. 0,59 ampera. W takim stanie, gdy ona się lekko żarzy na czerwoności, no to jest 47 mA, 48 mA. Zmierzmy sobie temperaturę, jaka tutaj panuje na tym. To jest w tej chwili... Ja dotykam tą termoparę pomiarową do... O, mi się tu izolacja. Ta termopara nie jest do zbyt wysokiej temperatury przystosowana pomiarowej, znaczy przynajmniej otoczenie. A to jest gdzieś około 660 stopni. Temperatura tej termopary 680, 690, 700, 730 stopni. 730 stopni i 560 mA. O. 760 stopni i 55 mA. Tyle da się z tej termopary wydusić.